To było jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć w archeologii Peru. W 1995 roku podczas ekspedycji na wulkan Ampato Johann Reinhardt, amerykański archeolog i antropolog, odnalazł na ośnieżonym szczycie na wysokości około 6000 metrów zamarznięte i zmumifikowane ciało 15-letniej dziewczyny, która 500 lat wcześniej została tam złożona w ofierze inkaskim bogom gór. Od czasu odkrycia Huanita, bo tak nazwano tę doskonale zachowaną mumię, była szczegółowo badana, a teraz powstał silikonowy model jej twarzy. W procesie rekonstrukcji wyglądu Huanity czy damy Zampato, bo i taki przydomek funkcjonuje, niemały wkład miała polska badaczka, dr Dagmara Socha, bioarcheolog z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od kilku lat bada pani w Peru mumie inkaskie. No i doskonale zna pani Juanitę. Tak się zastanawiałam, czy to był pani pomysł, by spróbować pokusić się o odtworzenie wyglądu jej twarzy? Projekt y, odtworzenia lub rekonstrukcji wyglądu Juanity. Był już czymś takim, nad czym zastanawialiśmy się od dłuższego czasu. Natomiast, żeby dokonać tego, musieliśmy najpierw posiadać skany przede wszystkim czaszki. W związku z tym w 2020 roku przy okazji innych badań bioarcheologicznych wykonaliśmy tomografię komputerową wszystkich mumii, które znajdują się w muzeum, w tym również mumii Chłanity, i to dało nam właśnie taki punkt wyjściowy do rozpoczęcia pracy nad tą rekonstrukcją. Powiedziała Pani, zastanawialiśmy się, Czyli co? Jednak grupowa decyzja i większy zespół stoi za tym pomysłem? E, tak, oczywiście. Wszystkie badania, które prowadzimy, są tutaj w zespole międzynarodowym. Akurat ta rekonstrukcja i sam pomysł wystawy. Związany z naszymi badaniami został wsparty przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast razem ze mną przygotowała go dr Dominika Sieczkowska z Centrum Badań Andyjskich. W tym procesie również uczestniczyli porywieńczycy, przede wszystkim osoby związane z muzeum, dyrektor muzeum, dr Franz Grub, muzeum a, także, w Arekipie, tak, prawda? a także sam odkrywca tych mumii Johan Reinhardt, z którym również współpracujemy jesteśmy w kontakcie już od wielu lat. Tutaj jeszcze powiedzmy, że no, mamy pewne doświadczenie w rekonstrukcji twarzy takich mumii, bo kilka lat temu mieliśmy nawet y, okazję zobaczyć w Warszawie rekonstrukcję wyglądu królowej y, Warii. I przyznam się Państwu, że teraz tylko widziałam Juanitę na zdjęciach, ale robi nie mniejsze wrażenie. Jak w takim razie Pani doktor wyglądały te poszczególne etapy rekonstrukcji, bo powiedziała Pani, o pierwszym, czyli o skanach i tomografii komputerowej głowy. Tak, więc kiedy wykonaliśmy już tomografię komputerową głowy, następnie mogliśmy przekazać te dane do doktora Bartłomieja Ćmielskiego z Politechniki Wrocławskiej, który wykonał model 3D takiej czaszki. I następnie skontaktowaliśmy się właśnie z Oskarem Nielsenem, który wykonywał tą rekonstrukcję m.in. królowej Łaria, ale także. Wiele innych. Przysłaliśmy mu te skany czaszki, które on następnie wydrukował w drukarce 3D i na niej rozpoczął prace związane z rekonstrukcją. Mhm. E, to jest jeszcze tylko tutaj, uzupełnijmy, szwedzki rzeźbiarz, prawda, i archeolog. Tak, również... zgadza się. Mhm. I ta rekonstrukcja zajmowała dosyć dużo czasu, bo prawie pół roku cały proces trwał, bo jest to bardzo żmudny proces. Oskar Nielsen pracuje na technice, która nazywana jest techniką manczesterską i polega ona na tym, że odtwarzany jest mięsień po mięśniu twarzy, a następnie nakładana jest jeszcze dodatkowa warstwa, która jest związana z grubością tkanek miękkich. I tutaj do pomocy przyszły nam również wyniki badań biologicznych, ponieważ w takim wypadku bardzo istotne są wiek danej osoby, płeć, również pochodzenie etniczne i stopień odżywienia, więc dzięki tym skanom tomografii komputerowej mogliśmy niektóre z tych danych, jak na przykład poziom odżywienia albo szacowanie bardziej dokładnie wieku chłanity, było możliwe do odtworzenia. No efekt jest naprawdę imponujący. Patrzy na nas piękna dziewczyna, piętnastoletnia. Czy Państwo też byli zadowoleni z tego efektu, który zaproponował Nilsson? Tak, oczywiście, ta rekonstrukcja no, jest bardzo realistyczna. Ja oczywiście widziałam wszystkie te fazy od tworzenia mięśni poprzez właśnie ten model wykonany z gliny, następnie z silikonu, więc może dla mnie było to troszeczkę mniejszy szok niż dla reszty naszego zespołu. No, natomiast efekt końcowy był niesamowity, i naprawdę wszyscy byliśmy zachwyceni wspaniałą pracą, którą wykonał. To jest nie tylko sama głowa, prawda, ale też i po piersi, a nawet ręce. Jak to pani Dagmaro wygląda? Jest to głowa i część torsu. I dodatkowo użyliśmy również tekstyliów, które zostały ręcznie wykonane. Dzięki temu, że w tym wypadku wykonywaliśmy rekonstrukcję mumii, która była dosyć dobrze zachowana, na przykład mogliśmy bardzo dokładnie odtworzyć uczesanie ponieważ ponieważ no włosy zachowały się i w dalszym ciągu są zaplecione w warkoń, więc mogliśmy to wszystko otworzyć, Tak samo jak tekstylia, materiały, ubrania, które miała ona na sobie. I w tym celu udaliśmy się do Centro tradycyjnych Textiles w Kusko, gdzie pracują panie, które zajmują się odtwarzaniem Dawnych technik wytwarzania materiałów w Peru, ponieważ tekstylia w okresie perkolumbijskim były bardzo ważnym wyznacznikiem statusu społecznego, ale także nośnikiem informacji. Dlatego też ich wytwarzanie było bardzo istotne i bardzo skomplikowane. Nie każdy mógł posiadać, niektóre materiały były zarezerwowane tylko dla elit. Jeśli ktoś pochodził z niższych warstw społecznych, to nie mógł nabyć takiego materiału w żaden sposób. I te właśnie tekstylia poprosiliśmy dwa z nich: szal, którym była winięta Łanita oraz Niankę, czyli typowe nakrycie głowy dla dorosłych kobiet elitynkarskich, aby dokonały one rekonstrukcji na podstawie tych zachowanych, które znajdują się w muzeum. I tutaj również był to dosyć długotrwały proces, bo stworzenie samej takiej Nianki zajęło tym paniom trzy miesiące. Tutaj wykorzystywały one prawdziwą wełnę z alpaki. Wszystko było tkane ręcznie, farbowane ręcznie, więc bardzo skomplikowany długi proces. No tak, a czy na tych tkaninach zachowały się oryginalne barwy? Bo w ogóle ta mumia jest no, w, świetnej, w świetnej kondycji, bowiem w zasadzie została zamrożona. Nawet nie tyle zmumifikowana, co zamrożona. Tak, zgadza się. I ten sam los spotkał też tekstylia, w związku z czym ich stan zachowania jest no, fenomenalny w skali światowej. Jeśli spojrzy się dzisiaj na zdjęcia, albo pojedzie się do muzeum, gdzie można je zobaczyć na własne oczy, no to wyglądają one jak praktycznie nowe. Oczywiście są tam jakieś uszkodzenia na nich, rozdarcia, ale to są niewielkie ślady. Natomiast te tekstylia wyglądają na sposób niesamowity. Możemy zobaczyć barwę, hafty, wszystko. Mhm. A jak była ubrana Juanita? Bo powiedziałyśmy o szalu z wełny alpaki i tym nakryciu głowy. A co jeszcze miała na sobie? Spodem miała tradycyjną suknię, która nazywała się aksu oraz specjalny pas czumpi. Na nogach miała oczywiście mokasyny, które były prawdopodobnie założone w ostatnim momencie w spinaczki, ponieważ było to niemożliwe, żeby wspinać się wysokie góry w tak delikatnym obuwiu. Oprócz tego miała również szpile tupu, które są takimi tradycyjnymi szpilami, które posiadały właśnie kobiety z elit i które w jej wypadku były prawdopodobnie wykonane ze stopu miedzi i srebra. Oraz drewniane. A ta szpila szal spinała. Szal i dwie z nich znajdowały się na ramionach, w sumie miała ich trzy. I oprócz tego jeszcze drewniane dzwoneczki i różnego rodzaju przedstawienia, które były do tych szpil przywiązane. Mhm. Mm Taką chłanitę e, zobaczył odkrywca Johann Reinhardt, który, jak pani powiedziała, również e, współpracował z państwem na etapie tej rekonstrukcji. Strasznie jestem ciekawa, jak on zareagował, bo to przecież jego wielkie odkrycie, właśnie znalezienie mumii tej dziewczyny. Był on bardzo zadowolony z samego pomysłu, aby wykonać taką rekonstrukcję i bardzo go popierał, pomagał we wszystkich konsultacjach, udostępniał nam swoje archiwa. Natomiast no, efekt finalny jak sam powiedział, był dla niego dosyć długim szokiem, aby po tak długim okresie czasu mógł finalnie spojrzeć właśnie w twarz Juanity Mumii, którą odnalazł 28 lat temu. Teraz Mumia i jej silikonowe wyobrażenie prezentowane są w Muzeum w Arekipie, Muzeum Sanktuariów Andyjskich. Czy mają Państwo już pierwsze reakcje publiczności, na to wyobrażenie owej dziewczyny sprzed 500 lat? Muszę przyznać, że było to dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, z jak wielkim zainteresowaniem ze strony zarówno społeczności samej Arekipy, jak też i Peru spotkało się otwarcie naszej wystawy, ponieważ Przybyło na nią bardzo dużo mediów i też bardzo dużo osób później przyszło zobaczyć po piersie rekonstrukcję, jak wyglądała Juanita za życia, więc muzeum jest bardzo dużo wycieczek obecnie, również ze szkół, które przychodzą. I dzięki temu być może arkipeńczycy będą jeszcze raz poznać tę historię i też spojrzeć na tę osobę jako na kogoś, kto kiedyś żył i który ma też jakąś historię własną do opowiedzenia. Doktor Dagmara Socha, bioarcheolog z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Eureka, audycja popularno-naukowa. I tą opowieścią o Juanicie kończymy piątkowe wydanie Eureki. Zachęcam Państwa do wejścia na stronę internetową Jedynki. Tam myślę, że jeszcze dziś wieczorem zostanie zamieszczone zdjęcie pokazujące po rekonstrukcyjne popiersie tej inkaskiej dziewczyny. Katarzyna Kobylecka, kłaniam się do usłyszenia. Polskie Radio, program pierwszy, Jedynka.